3, 2, 1, akcja. Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie. Kolejne odcinki spadkobierców właśnie będą się realizowały. Tutaj oczywiście wspaniała ekipa, która będzie to czyniła na Państwa oczach i uszach na scenie. Może oni też się przywitają w takim razie. Nie chciałem powiedzieć, że była nowość przed chwilą. 3, 2, 1, akcja. Także będzie miał trudne zadanie. Natomiast to zadanie przynajmniej w tej scenie nie powinno mu się udać. Ale dajcie mu spróbować. Niech on spróbuje, niech faktycznie nawet niech się pojawi jakaś tam lista szansa, że coś z tego jeszcze będzie. Tak, no bo to już to jest taka już puenta mocna. Gaśnie światło, no i co dalej? Dalej zapala się, to już jesteśmy prywatnie. Fajnie, uśmiałam się. A jak panu w ogóle się podoba serial Spadkobierca? No bardzo śmieszne, zabawne. Fajne, no taka zabawa wyobraźnie. Ciekawe. No i takie przez to autentyczne, nie? Bardzo dużo takich zupełnie nieoczekiwanych rzeczy się rodzi. Państwo bardzo wprawieni jesteście. Już to kilkanaście lat. Na tak pracy po ulicy. I bardzo właśnie potrzebujemy po tych latach, bardzo potrzebujemy inspiracji. Inspiracją są też goście, którzy przychodzą, nie wiedzą i to jest takie... Nie wiedzą, o co chodzi. Tak, i oni nam właśnie tutaj pomagają. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Jak to kogo zagrałem? Ja byłem, a nie zagrałem. Czyli był pan po prostu sobą? Znaczy byłem sobą, a w ramach swojej osoby byłem człowiekiem, negocjatorem. Wśród kobiety i mężczyzny. O, właśnie, to jest lepsze słowo, pośrednikiem. Bardzo dobrze, w ogóle bardzo dobrze. Bardzo było miło w ogóle zagrać z panem i było bardzo przyjemnie i bardzo to przeżywaliśmy właśnie, że będziemy z panem grać i że będzie pan doradcą. Bardzo mówię, mnie rozbawiło, jak się pan przedstawił, że przedstawiam Dorin Owens, a pan się przedstawił Krzysztof Kowalewski. Bardzo to było fajne, no, że przyjechał specjalista z Polski. No, bardzo fajnie. Czyli aktorzy kabaretowi pomogli panu jakoś wybrnąć z sytuacji?
No pomogli niewątpliwie z tym, że sam się musiałem starać. Bo jakbym nie myślał, to bym nie wybrnął. Ogląda pan spadkobierców? Czasem tak, trafiam na to, ale przyznam szczerze, że nie wiem w jakich godzinach i w jakich dniach to idzie. Ale przynajmniej to mnie ratowało, że znałem formułę. Ponieważ... Tak. A widział pan już panią Marię Czupaszek też w spadkobiercach? Widział pan jakiś odcinek? Chyba widziałem. Doświadczenie aktorskie pomogło panu w improwizacji, czy się w ogóle nie przydało? Pani, to jest taka okoliczność, właściwie w której może się znaleźć aktor, ale i człowiek wykonujący każdy inny zawód. Bywają takie imprezy estradowe, trudno mi teraz dać przykład, ale gdzie właśnie wyciągają kogoś z widowni. Z tym, że akurat ja byłem uprzedzony, wiedziałem w jakim celu przyszedłem. Ale bywają sytuacje, w których ci ludzie właśnie tam niewinni siedzący na widowni nagle jest wyciągnięty. Poddaje się jakiejś presji tego, który prowadzi, wychodzi, no i teraz... No ale przeważnie oni są jakby ogrywani, używani tam do jakiegoś celu. Nie muszą specjalnie myśleć, nie muszą kombinować. No tutaj jednak trzeba kombinować. Pan jest pewien problem. Na skutek takich różnych splotów okoliczności... Nie kłam. Nie mów o splotach, mów o problemie. Problemem jest nasza miłość. No to już mówię od razu, że nie. Nie, bo on gada tak, że miłość. A jak co do czego przyszło, to nie. Ale no to jest problem. Jest. Ale ja się staram. Bo żyć można. I się wydaje, że jest okej, ale najgorsze jest, jak przychodzi co do czego. To jest najgorsze. To jest ten moment, który mówi o całym związku. Nagle człowiek sobie żyje i przychodzi co do czego. To bardzo przypomina właściwie w szkole teatralnej takie etiudy na improwizację właśnie. To jest... To jest tak, to mnie się przypomina... To pani Maria Wiercińska, która była kierownikiem mojego roku, pewnego dnia powiedziała, no to dzisiaj, na pierwszym roku, powiedziała, dzisiaj zrobimy takie ćwiczenie, że każdy z was wyjdzie na środek, wyjmie z kieszeni, a dziewczyny z torebki albo skądkolwiek list, otworzy ten list, przeczyta i ja z reakcji muszę się zorientować, jaka jest zawartość tego listu. Czy to jest jakaś smutna wiadomość, wesoła, jakaś... Muszą państwo jakoś mi to zakomunikować. No więc tam zaczęły się rozmaite, jedni padali na podłogę, coś krzyczeli, płakali, łkali, inni się zaśmiewali do łez i tak dalej, i tak dalej. Wyszedł kolega, który wyciągnął, to wszystko jest bez przedmiotu, więc otworzył kopertę, wyciągnął rzekomy list, spojrzał, złożył, schował do kieszeni i wyszedł. Tak, na co ona mówi, no ale Jurku, ja nie wiem w ogóle, co w tym liście było. Na co on spokojnie wychylił się za parawany takiego i powiedział, nic specjalnego, panie profesorze. Pan sobie przypomnieć pewne momenty ze studiów w serialu Spadkobiercy, można tak powiedzieć w sumie. No nie, to było jakby takie pewne pokrewieństwo, bo tam też była sprawa no, uruchomienia wyobraźni.